zgromadzonych na dzisiejszej konferencji prasowej GKMSA. Witam naszych gości. Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, poseł Parlamentu Europejskiego Kosmas Złotowski. Dzień dobry. Prezes Zakładów Chemicznych Nitrochem SA Andrzej Łysakowski. Dzień dobry państwu. I prezes naszego klubu GKMSA Marcin Murawski. Dzień dobry wszystkim, witam. Tematem dzisiejszej konferencji będzie podpisanie nowej umowy sponsorskiej ze sponsorem głównym, firmą Nitrochem. I proszę o zabranie głosu prezesa klubu Marcina Murawskiego. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej konferencji. Chcielibyśmy przedstawić nowego, poważnego partnera, sponsora naszego klubu, jaką jest spółka Nitrochem. Jest to kolejna firma spoza naszego miasta, co myślę jest dodatkowym plusem, że wychodzimy jakby tutaj poza krąg wszystkich tutaj firm miejskich. Chciałbym podziękować panu prezesowi za obdarzenie naszego klubu zaufaniem. No i zrobimy wszystko, aby się odwdzięczyć, aby godnie reprezentować nasz klub i naszych wszystkich sponsorów w sezonie 2021 na torach PGE Ekstraligi i również poza torem. I jeszcze raz dziękuję. Z tego miejsca też chciałbym podziękować panu europosłowi za wsparcie, panu prezydentowi za wsparcie przez miasto, bo zawsze możemy tutaj liczyć na miasto, czy idzie nam lepiej, czy gorzej, więc od lat miasto mocno wspiera nasz klub. Bez tego na pewno ciężko by było funkcjonować w tych czasach i w ogóle z klubem sportowym na tak wysokim szczeblu. Więc jeszcze raz bardzo wszystkim tutaj dziękuję za pomoc i za zaufanie. Dzień dobry państwu. Drodzy państwo, jest mi naprawdę niezmiernie miło, że możemy dzisiaj podpisać umowę sponsorską. Nie ukrywam, że w tych czasach trudnych pandemii szczególnie jest bardzo ważnym, żeby angażowały się tutaj spółki Skarbu Państwa, którą jedną z nich ja reprezentuję. Jesteśmy w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, także realizujemy pewnego rodzaju misję, jeśli chodzi o wspieranie sportu w czasach trudnych, w czasach pandemicznych. Także nie ukrywam, że tutaj z podwójną satysfakcją dzisiaj jako reprezentant reprezentujący spółkę Nitrochem złożę podpis pod umową sponsorską. Witam bardzo serdecznie. No cóż, moja rola tutaj jest bardzo skromna, ale jako parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości i ja, i wszyscy koledzy moi z okręgu staramy się wspierać sport w ten sposób, że namawiamy spółki Skarbu Państwa właśnie do tego, aby sponsorowały różne kluby. No, ja szczególny sentyment żywię do Grudziądza i do grudziąckiego żużla, chociaż może sam nie jestem bardzo zapalonym kibicem sportowym, ale kiedy Grudziądz odwiedzałem bardzo często w latach 70., to pamiętam takie nazwiska jak Kościecha, Krzyżaniak. To były nazwiska grudziąckiego żużla, który zawody się nie odbywały tutaj, tylko na stadionie koło dworca autobusowego, ale doskonale to pamiętam. A ponieważ żużel wciąż jest bardzo żywy, generalnie w Polsce, ale też w naszym okręgu, bo mamy takie ośrodki żużlowe jak Bydgoszcz, jak Toruń, no i oczywiście Grudziądz. W związku z tym tych kilka moich słów do pana prezesa z prośbą o ten sponsoring. I cieszę się, że to się udało i gratuluję panu prezesowi oraz oczywiście panu prezydentowi, bo rozwój sportu i dobre imię GKM Grudziądz to jest chluba nie tylko sportu, ale również miasta. Gratulacje panie prezydencie, panie prezesie i panie prezesie. Dziękuję. Szanowni państwo, bardzo chciałbym podziękować sponsorowi, kolejnemu sponsorowi. To jest bardzo ważne, że ci sponsorzy to już nie tylko miasto, to nie tylko nasze spółki komunalne, ale ten sektor prywatny i to, co podkreślił pan prezes, także firmy spoza Grudziądza. To też świadczy o tym, jaki wysoki poziom reprezentuje nasza drużyna. To już 7. sezon w najlepszej lidze świata żużlowej i myślę, że Grudziądz jest dumny ze swojej drużyny.
można powiedzieć, że każdy ma trochę taki genotyp żużlowca, każdy gruziądzanin. Więc bardzo dziękuję za to zaangażowanie, bardzo dziękuję oczywiście prezesowi, ale dziękuję też panu europosłowi Kosmie Złotowskiemu, który rzeczywiście sentymentalnie związany jest z Grudziądzem, bo pewnie jak państwo wiecie, babcia pana europosła przez wiele lat mieszkała tutaj w Grudziądzu i myślę, że ten sentyment do miasta pozostał i się bardzo, bardzo cieszę i dziękuję za to wsparcie. A ze swojej strony myślę, że jako miasto uczynimy wszystko, żeby nie zawieść sponsorów, żeby wynik sportowy był jak najlepszy. Zawsze nam się marzyło, żeby jeździć w tej pierwszej czwórce i może w końcu to marzenie zostanie spełnione, czego oczywiście drużynie, działaczom i wszystkim, myślę, wszyscy grudziądzanie na to liczą i tego oczekują. Dziękuję bardzo.